Witajcie moi drodzy, dzisiaj powiem kilka słów na temat łuszczycy. Jest to niestety choroba, dolegliwość, która ma podłoże autoimmunologiczne, czyli takie, które które działa przeciwko sobie. Czyli organizm jakby zwalcza sam siebie. Jako że jest to choroba właśnie o takim podłożu, trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, żeby odstawić produkty żywnościowe, które są alergenne oraz posiada kazeinę i laktozę, która zaśluzowuje nam nasz organizm. A jak wiadomo, w zaśluzowanym organizmie, w zakwaszonym organizmie rozmnażają się patogeny. Natomiast gluten upośledza nam wchłanianie substancji odżywczych, ponieważ wpływa negatywnie na kosmki jelitowe i oczywiście też rozszczelnia w jelitach nasze mikrouszkodzenia, które tam już wcześniej są poprzez zażywanie leków, czy tam złą dietę i oczywiście obecność pasożytów. Dlatego tak ważne jest, aby odstawić te pewne produkty żywnościowe. A na resztę zrobić badania pod kątem alergii i również je odstawić, dlatego że w momencie, kiedy jest alergia, wtedy się tworzą przeciwciała, jest stan zapalny w organizmie i to się objawia w różny sposób. Natomiast powracając tutaj do łuszczycy. Łuszczyca jest przede wszystkim wywołana grzybem. Dlatego podstawową rzeczą jest oczyszczanie jelit. Od tego powinniśmy zaczynać kurację jakąkolwiek, czyli od oczyszczania. Oczywiście, jeśli jest łuszczyca, ktoś ma ją po prostu od lat i cały czas bierze leki, cały czas jest na sterydach czy na jakichś innych lekach syntetycznych, no to wtedy niestety organizm jest już bardzo, bardzo upośledzony. Tak jak mówię, jelita też tutaj bardzo dużą odgrywają rolę, dlatego że tam jest 80% odporności i znajduje się w jelitach. Jeśli jelita są niesprawne, nie poradzi sobie organizm ze zwalczeniem jakiejkolwiek dolegliwości. Dlatego tutaj przede wszystkim stawiamy na oczyszczanie. Oczyszczanie z pasożytów najpierw, później grzybów, bakterii, wirusów, pierwotniaków. To wszystko jest podstawą do tego, żeby uzyskać zdrowie. No i oczywiście dieta pod kątem tutaj usunięcia produktów alergennych, czyli dieta może być paleo, może być dieta wegetariańska, w zależności co kto jak toleruje, w jaki sposób woli się odżywiać, ale też oczywiście tutaj trzeba unikać pewnych rzeczy, dlatego że jeśli to jest grzyb, w tym momencie, tak jak powiedziałam we wcześniejszym filmiku, to sobie zobaczcie, to jest candida. Ona jest, nie jest taka łatwa do usunięcia i ma tendencję do nawrotów. Dlatego właśnie łuszczyca jest też trudna do tego, do pozbycia się. Co jeszcze polecam? No tutaj mam takie sytuacje, gdzie po biorezonansie znikają te zmiany łuszczycowe na głowie, na łokciach. Naprawdę jest to godne polecenia. Tylko oczywiście trzeba dobrze dobrać programy, które mają odpowiednie częstotliwości i tymi częstotliwościami wybijamy konkretne patogeny. Dlatego bardzo polecam i biorezonans, oczyszczanie, oczywiście odpowiednia dieta z wykluczeniem rzeczy, które nam szkodzą, które nasz organizm nie toleruje, na które mamy alergię czy nietolerancję, to wszystko jest też istotne. Co mówi na temat łuszczycy totalna biologia? Łuszczyca to jest konflikt podwójnego oddzielenia. Co najmniej dwa konflikty oddzielenia, z których pierwszy jest w fazie aktywnej, a drugi w fazie zdrowienia. Dotyczą dwóch różnych zdarzeń. Stare konflikty zostają rozwiązane, a na ich miejsce pojawia się nowe. Konflikt zostaje rozwiązany, ale nie na poziomie emocjonalnym. Pojawia się drugi konflikt. Głowa to konflikt spadku wartości na płaszczyźnie intelektualnej. Na przykład matka umiera. Syn w tym momencie obawia się, że podczas jego nieobecności żona także umrze. Ważne w łuszczycy jest miejsce jej powstawania. Na przykład łuszczyca na głowie to konflikt spadku wartości na płaszczyźnie intelektualnej. Na stawach podstawowy konflikt podwójnego oddzielenia plus atak na integralność plus obniżenie poczucia wartości. Tutaj szukajcie rozwiązania swoich problemów. To by było na dzisiaj tyle. Jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Hej!